fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: ja nakazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Tekst Ewangelii mówi nam krótko, że Herod chce zobaczyć Jezusa. To pragnienie rodzi się u niego z ciekawości. Słyszał wiele o Jezusie. O Jezusie mówiło się, bo czynił cuda, wszędzie gdzie się pojawił, ludzie powszechnie o nim mówili. Ale Herod nie otwiera się tutaj na łaskę wiary. Niestety, kieruje nim jedynie zwykła ciekawość, jakaś sensacyjność, poszukiwanie wrażeń. W sumie jest to biedny człowiek, bo jakoś wewnętrznie zamknięty. Papież Franciszek mówił, że Herod nie był w stanie pokonać blokad swojego serca. Pragnienie władzy, egoizm i przekonanie zdusiły w nim zdolność do odkrycia Jezusa cierpiącego, by dać mu zbawienie. Tak jak Herod, pewnie i my nieraz odczuwaliśmy pragnienie, by zobaczyć Jezusa. Pewnie nieraz myśleliśmy, jakby to było pięknie doświadczyć Jego bliskości w ludzkim ciele, tak jak to kiedyś w Palestynie. Teraz nie mamy możliwości takiego spotkania z Nim. Ale mamy możliwość spotkania się z Nim przez sakramenty święte, do których prowadzi nas łaska wiary, światło Jego słowa. Pamiętajmy o Eucharystii, o Komunii Świętej. Tu Pan jest z nami. Matko Boża, Ty zawsze jesteś blisko Jezusa. Pomagaj nam być blisko Niego. Pomagaj szukać więzi z Nim. Szczególnie wtedy, kiedy się gubimy przez grzech, przez oddalenie od wiary. Różańcem wypraszajmy dla wszystkich ludzi ożywienie wiary w Boga, nawrócenie, łaskę dobrze przeżytej spowiedzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.